Fryzjer i Elvis obserwują klientów stacji benzynowej. Były złodziej wyczekuje okazji, gdy kierowca nie zamknie samochodu i pójdzie zapłacić za paliwo. Wtedy spróbuje dokonać kradzieży. Dobra, to ja idę zobaczyć, poczekaj. Fryzjer wsiada do samochodu. To oznacza, że ofiara zostawiła kluczyki w stacyjce. Mężczyzna nie wybiegł ze stacji, a więc nie zauważył, że fryzjer odjechał jego samochodem. Teraz jest już zdecydowanie za późno na pościg. Co to się stało? Stoi pan, pan się pyta, co się stało? Samochód bo widziałem, jak pan tam poszedł, a ktoś wsiadł i odjechał. To mój samochód. Jak to nie pański? Pożyczony samochód. Na dodatek samochód nie należał do ofiary. Gdzie pan dzwoni? Policja, gdzie mam dobrze, pan nie biega tak. Pan tak nie biega. No i pan świetny dobrze. Dobrze? Samochód za pan będzie ustukają. Tak, 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 bo jestem z programu telewizyjnego złodzieje. Jestem ten... Ten pojazd wróci zaraz. Ale moment, no. Ja bym ci dał święty spokój, tylko czemu człowieku zostawiłeś kluczyki? Zostawiłeś kluczyki? Bo widziałem. Mężczyzna nie reaguje na zapewnienia Elvisa, że jego samochód wróci. Sam się prosiłeś. Nie, dzwoń, auto wraca. W którą stronę pojechał? W którą stronę pojechał? Ale po co chcesz za nim jechać, jak ja ci tłumaczę, że on wróci? On wróci. Fryzjer wraca na stację z kradzionym samochodem. Jest okej? Pańskie auto? Co to k***a jest? Byś nie zostawił kluczyków, on by nie ukradł tego samochodu. No o co to chodzi? Kim pan w ogóle jest? Dobrze, że do pana teraz dociera. TVN Turbo Program Złodzieje. Zostawił... Zostawił pan kluczyki. Że ja przyjadę, kluczyki w samochodzie. Proszę pana, jeden, drugi, trzeci... Nie wiedzieliśmy. Co piąty zostawia. To jest metoda prób i błędów. W starych czasach fryzjer mógłby na tym samochodzie naprawdę dużo zarobić. Taki na części, no... Pan by się zdziwił, jaki chodliwy jest to towar na części. No nic, z naszej strony tyle. Już nie przeszkadzamy. Do widzenia. Szerokiej drogi. Do widzenia. Mężczyzna uspokoił emocje. Fryzjer sam jest zaskoczony, że udało się ukraść samochód ze stacji. Ja naprawdę nie szedłem po samochód. Tylko szedłem po coś w środku. No widziałem. Widziałem. Ja patrzę, no mówię niemożliwe. Mimo, że samochód wiekowy, ale części chodliwe. Fryzjer i Elvis próbują dalej. Ciekawe, to jest skrócianka.